Witam Was znów. Dziś o roi Parę słów. Dokładnie tak. Bo na kapsułach ludzie zostawiają parę stów. No, no, serio ok. Czajcie, że tak jest. Potem ten takie chodzą i mówią tak. O, a mi jest żyć źle i niedobrze. I co? Co ten? Jak ja zwykły człowiek szary, coś tam nie co? W ogóle co to jest ten? ten? Roy, Jakieś kurwica, że co? Ruj pszczół leci dwa Wałbrzychem. I mówią do mnie tak. Wkurwia mnie to. Coś tam. Dlatego potem możesz powiedzieć tak. O, co to jest? Skizbanki? Ale strona! Niemożliwe. Coś tam. Wchodzisz potem i mówisz, no, coś tam. no. tak dalej. Pamiętniki są. Potem można sobie kliknąć. Fajna małpa. Ładna. Na tu mówisz tak. I, I, I am into neons. No to ciekawe. Ten, co będzie ten. Dzięki. Coś tam. Zabykajcie. No jest taka strona, to już Wam pokazywałem. Tu też jest napisane ry -o I. ROI się tu od federalnej. Zaraz. Bo powiecie coś tam. Jak dalej? I. Na tej stronie. Co jest? Między innymi. Na tej stronie są kurwa guziki się klika. Pyk, 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 pyk. No, coś tam. Ale też są wyniki tych klikania w guziki. Te. No. I jak się klika w te guziki, to się potem widzi. ROI. No i co to jest to ROI? Zaraz ROI się tu od federalnej. Tak naprawdę to nie. ROI to jest return po angielsku to jest. Of i. No i coś tam. To jest od ten. Wzwrot od ten, zwrot od kapitału. Kapitału albo coś tam, baluj, nie? Czyli za każdą złotówkę wrzuconą dostajesz tyle. I sobie teraz myślisz, co kurwa? No właśnie, o to chodzi. Normalnie tak nie jest. Ja o tym chciałem powiedzieć wam. Ja wam pokażę coś. Wy pewnie siedzicie i mówicie tak, coś tam, a ja pokażę wam. Kurwa, kmienicie bajerę. Ile tu jest procent? A ile tu jest procent? No na to kurwa, pokażę ci. Z sobie pewnie siedzisz i mówisz tak. Coś tam kurwa. Yu, yu, yu. A terapa. Potem będziesz mądrym człowiekiem. Pójdziesz do pracy gdzieś tam na studia i powiesz tak. O, przepraszam najmocniej. Wie pani co to jest? Pojemnik z autografem Renegades? A pani powie, o no, coś tam i to ogólnie nagle zaczęli ludzie kupować dlatego, bo tutaj się pojawiło, nie? Zauważcie wcześniej co ten było nic, gówno w dupie coś tam, wtedy też kiedyś tam, ale teraz też, bo duże roi ma, o to chodzi, return of tam coś tam, nie? Ale nie o to chodzi i są te Skersy. po pierwsze zastanawiałem się jak zrobić ten film, bo Ogólnie to roi tych kapsuł to jest w chuj dużo. Ogólnie, naprawdę, jak się otwiera na przykład te Feral Predator kapsule, w ogóle nawet mi nie piszcie o prawie wielkich liczb, no to jest do około 100%. Jak się tych będzie otwierało, kurwa 100%, to się na nich straci 6% po prostu, no i tyle, kurwa, tak to funkcjonuje. Będziesz otwierał esl -y, to dopóki masz pieniądze, to możesz je otwierać. Co prawda, problem z nimi jest taki, że. Jest fina z nie, i to nie jest tak, że o coś tam, ale rozumiecie o co chodzi. Ogólnie z otwierania się powinno zarabiać. Przynajmniej wartość tam tych przedmiotów jest większa niż wartość włożona. Zresztą, czajcie o co chodzi. No i o to chodzi, że taka sytuacja to nie jest taka pierwsza lepsza sytuacja, że tak jest se zawsze i coś tam, że co można. Nie, to jest, o, to jest akurat bardzo konsumpcyjna sytuacja, która skłania graczy do tego, że wszyscy coś otwierali. Ja, się nawet nie, ja nawet się boję pomyśleć o tym, ile tego Główna się w tym momencie otwiera jak to kosztuje 1 dolar. Za chwilę to pewnie będzie ich 17 gazyliardów kurwa i te klejki będą za 0 zł. Ale te już takie nie są. No bo przecież one są. Pomyślcie sobie, to jest ograniczona podaż. To nie jest tak, że ich jest gazyliard, kurwa, coś tam, tylko ich jest mniej, nie? No. No to ogólnie jak takie coś ma, taki procent kurwa i to ludzie otwierają, nawet ja bym samu kto dla Beki na filmie otworzyć. I byście powiedzieli, o, szalejesz kurwa, coś tam. A tak naprawdę to nie, to wiecie, bo to o to chodzi, że są ludzie i taborety, nie? Jedni ludzie mówią tak, coś tam, drudzy mówią, no nic tam, nie? Nic tam po mnie. Dlatego, no, rozumiecie o co chodzi. Może chcecie, żebym otworzył taką kapsułę, skoro ma takie roi. No czemu nie w sumie? Skoro i tak jest z strona do wymieniania swoich skinów, oj, tak, tak, no to czemu nie? Mogę se pozwalać na tego typu eksperymenty, potem wypowiecie, o, on się poświęca, robi dobre rzeczy dla ludzkości, bo my nie musimy, i tak dalej. Ale chciałem pokazać, bo to takie może też ciekawe, jakie ROI aktualnie prezentuje, może tak zrobimy, eee, Antwerp, eee, to jest ten, pyk, Antwerp aktualnie ma takie ROI, no w porównaniu do reszty nie za duże, ale i tak chyba dużo wyższe od takiego Sztokholmu, bo Sztokholm to ROI ma takie, żeby tam tylko chyba XD dopisać. No właśnie. W ogóle mnie to zastanawia, dlaczego ta kapsuła najbardziej drożeje ze wszystkich. To jest w sumie dosyć niewyjaśnione zagadki wszechświata, takie są, ale no, to jest takie dosyć zabawne. A jak wygląda na przykład teraz sytuacja takiego Rio? To jest też. A no, w sumie nawet podobnie do Sztokholmu. Antwerp aktualnie ma najlepszą kapsułę. Może, może, kurde, blade. Ale ona też spadła z ceny, to może też jest to w jakiś tam sposób. Ja nie wiem, czy za pomocą tego typu szmechów Bayerów, szmechów Tynxów i innych sztynksów można podejmować decyzje finansowe. Bo nie podejmowałem nigdy, jak mam być no Ogólnie to tak nie bardzo. Ale no, czajcie o co chodzi. Coś tam, Bayerix jest. Klik miniony. W każdym razie weźcie się z tym, zapoznajcie, bo warto. Jak się nie zapoznaliście jeszcze po moich ostatnich filmach. W ogóle taka psuła tak kusi, żeby ją otworzyć. 38% na profit, kurwa, czajcie? Otwieracie se 3 i macie tam jedną, co wam pewnie zwróci, albo nie macie. Zależy, bo to różnie jest. Raz trafi, raz nie trafi. Raz jedyne, co ci trafi, to kurwica blada, jak sobie pomyślisz no, jutro znowu trzeba iść do tej pierdolonej roboty, budzić się rano i tak dalej. Umrę, kurwa, jutro i tak dalej. No, coś tam.